Znajdujemy się na terenie Wydziału Inżynierii Produkcji. Właśnie dziś mają miejsce dni wydziału, na które zaprosiliśmy szereg firm z branży przemysłowej, jak i z branży agro. Jestem na stoisku jednej z firm. Mam przed sobą bardzo ciekawe rozwiązanie, dokładnie mówiąc stoisko dydaktyczne, o które specyfikę, charakter zapytam za osobę, obecę tutaj panią Jolę i panią Nataszę. Właśnie pani Jolu, co to jest? To jest nasze najnowsze stanowisko dydaktyczne, które stworzyliśmy po to, ażeby studenci, uczniowie, a także kursanci, którzy przyjeżdżają do nas na szkolenia, mogli doświadczyć trochę więcej na temat różnego rodzaju sterowania, a tego typu stanowiska używamy także przy różnego rodzaju właśnie maszynach samojezdnych. Może oddam tutaj głos koleżance, która... Dzień dobry, to na tym stanowisku znajduje się sterowniczek, wyświetlacz, zawór, przy którym mierzymy sobie różne rzeczy i włączniki. To stanowisko działa tak, że pokanie przesyła nam sygnał ze sterownika pobrany przez zaworu, przekazuje na wyświetlacz, wyświetlamy wartości, jest możliwość zgrania wartości przez USB z pliku, otworzenia ich na komputerze, jest możliwość podejrzenia tego na wyświetlaczu, także takie rozwiązanie. Oczywiście jest to bardzo ciekawa pomoc dydaktyczna. Chciałbym nadmienić, że gościem, jednym z wystawców na naszych dniach jest firma Bosch Rexroth. Firma, która jest znana nie tylko w sektorze przemysłowym, ale również w sektorze agro. Szereg maszyn i urządzeń pracujących w rolnictwie też bazuje, wykorzystuje komponenty, elementy właśnie będące w ofercie firmy Bosch Rexroth. Z firmą Bosch Rexroth już nawiązaliśmy współpracę. Nie tylko Państwo są u nas, ale my też ze studentami byliśmy w Państwa laboratoriach, Państwa hubach, gdzie mogliśmy też, była możliwość przedstawienia rozwiązań, jakie Państwo oferują. Oczywiście te rozwiązania również są tematem przedmiotów realizowanych na naszych wydziale, stąd też wszystkich tych, których interesuje automatyka, elektryka, hydraulika, jak najbardziej zapraszamy na studia do nasz wydział. Z takimi pomocami również można się spotkać.